Przeciw, 0, wstrzymało się 0. W porządku, proszę pana, przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 19 sesji Rady Gminy. Informuję, że protokół poprzedniej sesji był do obowiązku od swojej usługi Rady Gminy oraz na stronie internetowej. Czy jakieś uwagi pani przewodnicząca? Panie przewodniczący, czy można zdaje, że Rada Gminy nie do udziału w głosowaniu powinien być normalnie zapytany i powinien być protokół, bo nie działa tak, a znajduje się na naszej sesji. Przy porządku obrad, na początku redakcji zdania, my głosowaliśmy, bo mamy tabelę. Radny nie działa tabelę. W związku z tym powinien pan powódnie wyczytać, że powinien oddać głos. Bo uczestniczy w sesji. Tak, ale to po prostu może ktoś nie głosować. Tak, 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 tak. Gdyż tygodniowo punkt otrzymuje 30 dawek szczepionek.
Do tej pory zapisało się ponad 100 osób powyżej 85 roku życia. Również tutaj 20 zgłosiło się na 27 strażaków ochotników, 29 strażaków ochotników naszych jednostek OSD zadeklarowało udział w tych szczepieniach. Jedna osoba również zgłosiła się na dowóz na szczepienie i jedna osoba zadeklarowała potrzebę skorzystania z innego punktu szczepień. Koordynacja dowozu na szczepienia tutaj naszej gminy zajmuje się osoby pomocy społecznej wraz z wnioskami OSP. Rozpoczęliśmy przygotowania do przyjmowania wniosków na zwrot podatku akcyzowego z marki w cenie oleju napędowego. Nabór będzie trwał od 1 lutego do 1 marca i będzie gminy w sali ślubów OSP. Jesteśmy w trakcie przygotowania decyzji podatkowych na podatek rolny, leśny i wodny nieruchomości. Czyli decyzja została już podpisana i następnie była przekazana sołtysom. Na mocy decyzji wojewody zostały przekazane na własność gminy Szymon Duży 6 działek w Szczycy Księżyc i 3 działki w Szczycy Ziemieckiej Kolonii. Działki te są w programie transportu rolnego. Ich stan prawny został uregulowany powodu budowania linii średniego napięcia, która zasiliła trakcję kolejową. Dzięki tej regulacji gmina Szymon Duży otrzyma odszkodowanie za wybudowane linie. Regulujemy również stan prawny innych działek, które są planowane pod przyszłe inwestycje drogowe. Też 822 i 822.
tak zwana tutaj przez mieszkańców działki pomiędzy drogą powiatową a drogą gminną, które mi oczywiście chronią, które są teraz te działki są zalewane przez to, bo tutaj też jest decyzja, ale decyzja jeszcze nie jest pełnomocna. Działka 682 przez 1 przez 5 miejskich to jest tak zwana działka, która kiedyś była drogą korytarzem i też również jest referowca, która się jeszcze nie uruchomiła. Działka 320, również nie, to jest działka drogą rzeką Tuczyn. Tu mamy decyzję starosty, ale jeszcze też nie będzie pełnomocną. I mamy działkę rozpoczęte postępowania odnośnie działki 290 przez 1 Główka, to jest część drogi właśnie tak zwanej małej droga, tak zwana mała wędrówka. Siekły też jest nie utwardzony. Od 18 stycznia uczniowie klasy 1-3 powrócili do nauki stacjonarnej. Mam nadzieję, że nie ma obrotu, że pozostali już do szkół, a dzięki temu proces edukacji będzie odbywał się na normalnych już zasadach. W styczniu dała sobie znać zima, swoje temperatury opady śniegu spowodowały opóźnienie na drogach w naszej gminie. Drogi gminnej transportu rolnego, przy których znajdują się mobilizacje mieszkańców, są w miarę możliwości naturalnie oświeżane i konstatowane mieszanką solą piaskową. Wykonawcą tych prac jest niezmiennie firma pan Tomasz Szymanowski-Gościny. Również w miesiącu w styczniu zostały złożone 3 wnioski do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na miejscowość Kupek-Jarowskich. Wnioski miejscowości, które mogą się ubiegać o złożenie tych wniosków, to jest Czyca, Księża i Orpięci. Został wniosek złożony na odnośnie Czyca, Księży i na pozyskanie nowego ciężkiego samochodu bojowego oraz na rozbudowę dializy. Również został złożony wniosek na przebudowę drogi gminnej miejscowości Orpięci, tak samo właśnie tej od Groszka kilometr 200 kierunku właśnie tak zwane właśnie plan. Czyli przebudowa odwodnienia, budowa chodnika, oświetlenia i tak dalej. Tutaj kula jest kamienna. Wnioski zostały zaopiniowane właśnie pozytywnie przez Krajowe Ośrodki Rolnictwa. Zostaną przekazane do wojewody. Wojewoda będzie to rozpatrywać, właśnie są przekazane już do Ministerstwa Warszawy i będziemy czekali na wnioski. Wniosków jest sporo, jeśli chodzi ogólnie, mamy ta kwota, która jest do podziału, to może to jest 250 milionów skali, ale to czekamy po prostu na decyzję. I to wszystko, dziękuję. Również tutaj stawki zostały dopasowane do krajów w drugim
Uchwała sprawy uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ekonomicznych duży na rok 2021. Uchwała również została tutaj przedstawiona, omówiona na komisjach. Komisja Rady zaopiniowała uchwałę projekt uchwały pozytywnie i tak co roku ten program jest podejmowany. Mamy tutaj przeznaczone 18 tysięcy złotych właśnie na
Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Paragraf 50-51 odnośnie głosowania. Pan radca prawny powiedział nam, że nic się nie stało. Tam jest centralnie zapisane, jak wygląda głosowanie w przypadku awarii lotniczej. Proponuję panu radcy, że czytał sobie te dwa paragrafy, żeby takich dziwnych rzeczy na przyszłość nie było. Thank you.
My mamy też tutaj właśnie mieszankę właśnie chyba sądu paskowy tylko proporcji 10%. Tutaj na drogach wojskowych jest proporcja 30% i to chodzi już szybciej po prostu. Uwaga pana radnego prezydenta. I wycofuję się z tej wcześniejszej.
swojej takiej troszeczkę kularowej wypowiedzi bez mikrofonu, że nic się nie stało wobec koronawirusa. W tym przypadku kwestia dotycząca głosowania była, jak pani prawidłowa, a pan poseł radny, który nie miał sprawy badania, nie brał udziału w tym głosowaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeżeli szczytem technicznym jeden z radnych nie mógł wykonywać swoich obowiązków, czyli w czasie brało głosowania, głosowanie powinno być zarządzone i nie. Jedynie rozpoznanie tego na przyszłość równości, żeby w takich przypadkach głosować, po prostu przeprowadzać głosowania w imieniu. Jeżeli szczytem technicznym, tu była widoczna przyczyna techniczna, to nie była jakaś wola radnego, bo radny uczestniczył w naszym posiedzeniu też. I powinniśmy zarządzić głosowanie w imieniu, jak ostatnio się stanowisko głosowali tak samo. Nie było żadnego problemu. Dobrze, to nie jest jakiś akt wiążący, bo to było samo zatwierdzenie porządku obrad, czy bodajże protokołu z poprzedniej sesji. I tak został zatwierdzony większościowo i tak. Ale żeby była jasność przy kolejnym głosowaniu. Jeżeli tak będzie, to nie ma. Dziękuję. Mogę? Proszę Państwa, bez wątpienia sytuacji takiej, kiedy dochodzi do uszkodzenia transmisji oddawania głosu, bez wątpienia głosowanie imienne jest skazane. Przy czym proszę zwrócić uwagę na szczegółowość tego przypadku, polegający na tym, że jednak część radnych oddała głos, albo większa część radnych oddała głosu w miejscu kongresu, więc troszeczkę nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby to głosowanie anulować, wyeliminować i przeprowadzić w początku nowe głosowanie imienne. W związku z tym ma pan rację, pan radny, że ta kwestia była może nie aż tak dużej wagi, jeżeli chodzi o kwestię celu głosowania. Niemniej jednak, jeszcze raz powtarzam, że w mojej ocenie w tym punkcie prawie nie doszło do złamania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma...